Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale gamingowym, minecraftowo, jakimś fortnite'owym. Witam serdecznie, dzisiaj kumple z kolejny raz oczywiście Minecraft i dzisiaj będziemy zwiedzać dom Kruszwila, jest za nami, dokładnie tak, dom Kruszwila, czyli na bogatości będzie, mam nadzieję. Jest to bardzo nowoczesny dom, jak widzicie na pierwszy rzut oka. Piękne palmy i cicho. Cichutko, nikogo tu nie ma, sam sobie mieszka. I może też będzie gdzieś las Kruszwila gdzieś, ale wątpię w to. Tutaj ma własną keję, niestety łódki chyba wszystkie odpłynęły, bo pewnie ma tam z 10 jachtów. Ale tak to jest właśnie pusto. Ale zmierzamy już w kierunku domu, ma tu piękne ma tu kostki. Naprawdę podobają mi się niesamowicie. Tutaj ma pierwszą kamerę, nawet kamerę ma tutaj, także już powiem wam, że profesjonalnie. Jeżeli chcecie następny odcinek, na przykład dom kamerzysty albo coś w tym stylu, to dajcie tutaj 400 łapek do góry. Każda osoba teraz zostawia łapkę w górę, bo zawsze zapominacie o tym. Także zostaw łapkę w górę, mordo. I tak, mamy tutaj kolejną kamerę, o dziwo. Piękne palmy. Pewnie kamerzysta mu je sadził, no ale trudno. No i tu mamy co? No w sumie na razie tutaj... No ładnie, no co ja mam mówić, no na razie jest pięknie. Znowu kamery następne. Ogólnie dom wygląda prześwietnie, czemu ja tu... Skąd to się tu wzięło w ogóle? Lol, Kruszwil, ale syf masz. Aha, to jest dzwonek. No otworzy mi ktoś, raczej nie. Zaczynamy. Nasz SK. Jakie to jest ogromne w środku. Ja nie mogę. Kruszwil, ty bogaczu. Takiemu to się pożyje, kurwa, kiedyś to się pożyło, nie? Jakąś wentylację tutaj ma. Zacznijmy od prawej strony może, czyli jest to kuchnia. Albo nie, jadalnia. Jadalnia jest to, ale połączona z kuchnią. Choose meal, czyli wybierz mięso. Ale co się... Ja myślałem, że się TNT odpala, co ty tutaj... Co to? Nie wiem, o co chodzi tak szczerze. Nie wiem, co to robi. Ale dobra, niech se będzie, no. Dajmy na to, że to jest kuchnia. No, nie ma to jak Kruszwi sobie sadzisz drzewka w domu, bo musi aż tak nudzić. Paj, co to? Dzieje się coś? No, dajcie marchewkę. Czus. A mi to jest jedzenie, czy... Kurde, mi się z mięsem kojarzy, nie? Nie wiem dlaczego. Ty no, chcę marchewkę, którą właśnie powinienem dostać. Halo, dawać jedzenie, Kruszwi, ty biedaku. Gdzie ty masz swoje jedzenie? Kruszwil, jaki biedny ty. Nie ma jedzenia, Kruszwil. Co za bieda, ma ciasto jakieś tylko. Którego i tak zjeść nie mogę, bo jestem najedzony. No dobra, jakiś stoliczek. No powiem wam, że nie za ciekawie, normalnie wjazd na chatę. Kruszwila nie ma w domu, powiem wam, że no nie za... O, nawet, ale dobra, to już jest prestiżowo. Swój barek ma. Soda, lemonade, energy drink. Co to nie... Aha! Fajne nawet. Podoba mi się, Kruszwil. Dobrze w to zainwestowałeś. Pewnie mało pieniążków poszło, no ale... A tu jest kuchnia, to nie wiem, co tam było. To tu jest kuchnia. Szafki, wszystko puste, Kruszwil. Wiesz co, wsadzę ci tą flagę. Wszystko puste, Kruszwil, co ty zrobiłeś? A jest coś, czekajcie, mogę to? Nie mogę tego zjeść. Patyk, fajnie, super. Co my tu mamy dalej, co to jest? Łopata i co to jest? Kruszwil, co to jest? Nie wiem, jakiś stolik, no niech będzie. To jest chyba jakiś stolik wypoczynkowy, albo bardziej, no tak, co to w ogóle za krzesło jakieś? Pierwszy raz takie coś widzę, no ale dobra. Jakieś kakałko było pite z kamerzystą. No to chyba już nic nie ma, co? To jest chyba salon, tak? Tak, to jest salon. Piękny dywan, ogromny dywan. Tutaj ma swoje stanowisko komputerowe, a bardziej kamerzysta pewnie mu wszystko tutaj montuje. Czyli jest to, no MacBook. Tu jest gdzieś, to są MacBooki, a to jest właśnie, nie pamiętam jak się ten komputer nazywał. No z Apple'a, nie pamiętam jak się nazywał. Lasers, activate. A chcę aktywować. I co to? No aktywowane są, ale co te lasery niby robią? Ale nieważne, nie wiem, o co chodzi. Ty! Kruszwil, ty bogaczu. Można spektatować normalnie ten. No powiem wam, zdziwiło mnie to.
Ma pogląd na kamery. To on widział, kto do niego wchodzi, dlatego spitolił stąd. Ale ma basen! Kruszwil, ty bogaczu, takiemu to się pożyje. Tu ma bilard? Nie, co to jest? To jest, nie wiem, bilard może, nie mam pojęcia. Patrzcie, ma całą kulę ziemską w jakimś szkle. Nie mam pojęcia, co to jest, ale ma kulę ziemską w swoim domu. Czajcie mieć kulę ziemską w swoim domu? Pierwszy raz to widzę, naprawdę. Piękny telewizor, 100 cali. Takiemu się żyje, pożyje, nie? Masakra. Bogacz. Jakieś półki. Za telewizorem? Pusto. Nie ma tak mieć miejsce za telewizorem, nie ten? Jaki dom? Nie wierzę. Pierwszy parter, cały parter chyba już zwiedziliśmy, co? Co wy na to? Chyba cały parter zwiedziliśmy, tak mi się wydaje. To się tak długo będzie zwiedzało ten dom, że to jest... Nie może... Ty, mogę tu wejść? Bo tu jest tak ciemno, że nic nie widzę. Muszę wyłączyć sobie shadery, tak szczerze. Bo zwiedźmy to bardziej bez tego. A nie mogę tu wejść. Bez shaderów, bo kurde, nic nie widać. Dobra, tutaj mamy... Nie, do góry na razie nie wchodzę. Górę sobie zostawiam na koniec, teraz zaraz na dół schodzimy. Czyli tu wszystko już... A nie, jeszcze jedno, co to jest? Domek... to może jakieś... Nie, dobra, tutaj... Tutaj nie wchodzi... Tutaj mnie nie było! To jest chyba system zbroniony, nie? O! O! Wyjście na dwór. A to możemy zwiedzić w sumie ten basen. Piękna ścieżka oczywiście. Patrzcie, jak ma tu w ogóle kurde wygórowane. Ja nie mogę, jak pięknie. Jakieś balkony tu ma, ale to potem będziemy zwiedzać. Tutaj ma piękny basen, morda. To może włączę jednak też lidery. Ładnie to wygląda. Ale nie te. Nie te. Te Zeusy miałem odpalić, tak dokładnie. I dam dzień. Time set zero. Jest dzień. Czy ranek bardziej. Piękny jest ten basen, naprawdę. Tutaj ma leżaczki. Piękne leżaczki. Jakiś parasol, ale nie widzę tu... Dwa leżaki, a... Czemu tu jest parasol, a leżaki tam? Dobra, nieważne. Jak głęboki basen? No pewnie, że głęboki. Można się utopić. Można się utopić. Czyli niezbyt dobrze. No i to jest w sumie koniec, tak? O, tu jeszcze może coś ugotować. Czy bardziej usmażyć, nie? Na grillu czy coś. Dobra, wiecie co? Tu chyba już zwiedziliśmy cały, tak jakby niby parter, bo na dworze też już zwiedziliśmy jego ogródek. Bogaty ogródek. Na razie podoba mi się. Podoba mi się na razie domek. W stylu nowoczesnym. Co my tu mamy? Co to jest? Co to za podziemia? Clear button, this button. Własną kręgielnię ma! Kruszwil ma własną kręgielnię, ale jest chyba wyłączona. Halo, mogę rzucić kulą? Chyba, że nie mogę mieć pójść full. O! Właśnie nie mogę mieć pisul. Ale piękne. I co ja mam zrobić teraz? Halo? No, dawaj. Leć. Jak tym się rzuca? Halo? Kruszwil, naucz. Dobra, nie będę mu tu syfu robił jednak. Dobra, mordę. A to może dlatego, bo miałem ten, czyli tu ma kręgielnię własną. Aha, dobra. To może teraz będzie wszystko działało. Po prostu trzeba by mieć ten. Czekajcie, a to jedzenie teraz będzie dawało? Kurde, ale bogaty dom ma ten Kruszwil, no. Nie, to nic nie daje. Nie, jednak muszę sobie włączyć peaceful, bo jedzonko mi ucieka. Nie, no tak to ładnie jest domek. Idziemy do góry teraz. Cały dół jest zwiedzony już. O, tu ma kolejne stanowisko komputerowe. To sobie pewnie Kruszwil ogląda co nieco. Znaczy, bez skojarzeń oczywiście. No, znaczy bardziej ten... Ten pokój taki zwyczajny, co? Kolejny komputer. Po co mu tyle komputerów? Co my tu mamy? Swoja sypialnia chyba, tak? To jest sypialnia Kruszwila. Myślałem, że będzie bardziej prestiżowa. Tak powiedziałbym, że ta sypialnia jest taka 2 na 10, tak szczerze. Tak szczerze, no. Taka 2 na 10 ta sypialnia. Co my tu mamy? Nic. A tutaj?
Wanna. Nawet ładna łazienka, no powiem, że kloca można postawić. No i to solidnego kloca. Halo, chcę zejść z tego. Ty gościu, dobra. A co to jest? Papier toaletowy jest większy niż kibel, tego jeszcze nie było. Co to jest? No to po prostu tak jest ta bajcha, tak? Wow! Lol, patrz to! Jakie to jest głośne, wyłączam to. Ty, to się nawet po czasie wyłącza jak w prawdziwym życiu. Crushfield! Jaki ty jesteś bogaty. Aż się podrapię po głowie. Jakie to jest ogromne. O, kolejny pokój. Otwarte nawet. Co my tu mamy? Kolejna sypialnia. To jest chyba sypialnia kamerzysta, bo taka biedna trochę. I ma czaszki jako obraz. Mamy kolejny balkon. Na dziką naturę. O, to jest chyba las Crushfield'a, no. Ewidentnie. Las Crushfield'a jak nic. Tutaj ma... takie przejście. Tak? To jest... Jaki widok na salon ma. Ja nie mogę. Przepiękne. No czekajcie, przejdę to całe. Bardzo ładnie się tu urządził, no. Powiem wam, że... bardzo przyzwoicie. No, nie powiem, że nie. Chyba już wszystko zwiedziliśmy, nie? Jeszcze tu jest balkon. Tego nie zauważyłem. Ja, no i piękny basen na balkonie. Czy to nie, to jest jacuzzi, sorry. Nie ma tak jak mieć jacuzzi na balkonie, albo taras to jest bardziej, bo w sumie jest to takie wielkie. I nie da się wypłynąć z tego, o, teraz się da. Panele słoneczne, no kurde, żyć nie umierać, powiem wam, naprawdę. Żyć nie umierać tutaj. No sorry, nie mogę tego zniszczyć? Kurczę, no. Nie mogę tego zniszczyć, widzowie. Przejdę się do lasu Crushfield'a, wiecie? Ciekawe, czy tam znajdę jakieś iPhone'y, czy jakieś MacBooki, czy coś. No naprawdę, no biedny jestem, a tak szczerze to chętnie bym sobie znalazł. Domek, powiem wam, że domek tak 9 na 10 mógł zrobić lepiej. Kilka rzeczy, na przykład sypialnie lepiej. Ale no dobra, domek i tak jest naprawdę fajny. Powiem wam, że Crushfield pewnie ma kilka takich domów. To też trzeba do tego zaliczyć, że jest młody. Że nie ma czasu jeszcze na budowanie domów. Chyba, że nie, chyba, że to jest kupione. Jeżeli kupione, no to szacun. Dobra, ale naprawdę z tej strony też nawet fajnie wygląda, no. Powiem wam, że no, Crushfield, powiem ci, o teraz wkraczamy do lasu Crushfield'a, widzę. No i w sumie zwyczajny las, nie? Ja widziałem, że ostatnio kamerzysta znalazł bułkę tutaj, to może ja chleb znajdę tym razem, no. To by był sztos wtedy. Ale raczej będzie ciężko, powiem wam, co? Bo jak tak patrzę, to puściutko tu. Tak tu puściutko. No, i chyba to koniec, co? Koniec las. Las Crushfield'a się skończył. A wiecie dlaczego? Bo to jest już koniec świata. I tylko Crushfield został na ziemi. Był tak bogaty, że swoją planetę chyba wynajął. Widzicie to? Swoją planetę wynajął kozak. Taki bogacz. Więc te żadnych iPhone'ów ani nic nie znaleźliśmy. Jest to bardzo przykre. Ale przejdźmy się do domku, żeby pożegnać się z wami oczywiście na tle domku. Ale myślę, że kurde, no domek, powiem wam, że naprawdę rewelacyjny ma. Za to, że zrobiłem wjazd na chatę Crushfield'owi w Minecraft, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek. Mi będzie mega miło. I będzie kozacko, widzowie. Pięknie to wygląda. Piękny basen, palmy. To jest tak pusto, nie? To jest tak pusto. On to pewnie jeszcze planuje jakieś kilka domków tutaj wybudować. Pewnie taki ma plan. Tak sobie zażyczy. Tutaj piękny basen, no. A może w basenie się pożegnamy. To obok baseniku. No ale rzaczku, ja się już byle wylegiwał, bo tak naprawdę to kupiłem tydzień. Tydzień będę mieszkał u Crushfield'a, jak widzicie. Tydzień będę sobie tu siedział i rewelacyjnie. Także widzowie, dzięki wielkie za oglądanie. Życzcie mi miłych wakacji, bo wy już dzisiaj do szkoły, także miłej szkoły. Pierwszy dzień w sumie rozpoczęcie szkoły. A ja już jestem na wakacjach teraz. Miesiąc wakacji u Crushfield'a i potem ja też lecę do szkoły niestety. Ale powiem wam, że te wakacje będą i tak najlepsze. Sam jestem Crushfield'a, tak naprawdę zabiłem, także na razie.